Ora shoto korona se, ora syria tarpos, a nowy Boże, ja wzywam was na to miejsce, zdejmujcie demoniczne zasłony z umysłów ludzi i umysłów wychodzą. Ojcze, ja modlę się o nowe narodzenie na tym miejscu, ja modlę się o nowe narodzenie na tym miejscu. Przyjaciele, kiedyś poniewierałem swoje życie, uprawiałem seks z dwiema facetami naraz, uprawiałem seks z kobietą, w ogóle uprawiałem seks z chłopakami, tylko po to, żeby udowodnić siebie, że jestem coś warta, że w ogóle cokolwiek jestem warta, rozumiecie? W tym samym czasie, kiedy się upadlałam, kiedy leżałam zażygania pod klubem, bo się upiłam do tego stopnia, w tym samym czasie chodziłam do kościoła, w tym samym czasie organizowałam rekolekcję, byłam jednym z organizatorów rekolekcji na całą Polskę katolicką. W tym samym czasie, rozumiecie to? To było jedno wielkie zakłamanie. Kościół katolicki kłamie. I ja chcę, żeby to dzisiaj wybrzmiało w waszych głowach, bo tylko Jezus jest prawdą. Ja przeklinam wszelkie duchy maryjne. Tylko Jezus jest prawdą. Cudowny, święty Boży Duchu, niech Twoje imię będzie uwielbione na tym miejscu. Jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Nienawidziłam swojego życia. Bałam się, że się obudzę i bałam się, że się nie obudzę. Bałam się śmierci i bałam się życia. Wzięłam tak dużo tabletek przeciwbólowych, że wszyscy lekarze byli pewni i leżałam z nimi tak długo, że wszyscy lekarze byli pewni, że będę potrzebowała przeszczepu wątroby. I wiecie, co się stało? Byłam zdrowa. Na mojej wątrobie nie było ani śladu. Pielęgniarka, która nic o mnie nie wiedziała, stwierdziła, że mam na tej ziemi jeszcze coś do zrobienia. To był cud. To był cud. Bóg mnie uratował, rozumiecie to? Czy wy to rozumiecie? Bóg mnie uratował. Kiedy moja mama była ze mną w ciąży, w drugim miesiącu, lekarz powiedział mi, że jestem martwa. Lekarz powiedział mi, że moja syna już to, co tam zostało. I wiecie co? I lekarz, do którego poszła moja mama do szpitala, powiedział, że on się nie zgadza. Powiedział, że się nie zgadza. On założył szef mojej mamy. I wiecie co? Dzięki temu się urodziłam. Po raz kolejny Bóg mnie uratował. Bóg ratował mnie wiele razy. Bóg wiedział, że ja oddam moje życie Jezusowi. Bo wiedział, że ja należę do Niego. Przyjaciele, Ewangelia jest prosta. Musisz narodzić się na nowo. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, jeżeli nie oddałeś Mu swojego życia, jesteś grzesznikiem i zasługujesz na piekło. Nie potępiam Cię ani nie straszę, ale takie są fakty na ten temat, przyjaciele. Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dzisiaj przybliżyło się do Was Królestwo. Ja sprawuję to poselstwo w miejsce Chrystusa. Nie pozostawaj głuchy na moje słowa. To sprawa życia i śmierci. To nie jest sprawa poglądów. To sprawa życia i śmierci. Przecież nie chcesz umierać. Przecież nie chcesz umierać. Wybierz Chrystusa. Wybierz życie. Stań przed Nim i powiedz: Boże, nie znam Cię. Dużo o Tobie słyszałem, ale Cię nie znam. Chcę Cię poznać. Przyjdź do mojego życia. Oddaję Ci moje życie. Ty panuj w moim życiu. A On przyjdzie na pewno, przyjaciele. Bo to dobry Bóg dla każdego, kto Go szuka. Poznałam Boga dobrego dla każdego, kto Go szuka. Więc jeszcze dzisiaj zacznij szukać Jezusa. Zacznij Go szukać, przyjacielu. Szukaj, a znajdziesz. Obiecuję Ci to. Masz moją obietnicę, że jeżeli zaczniesz szukać Jezusa, znajdziesz Go na pewno. Znajdziesz Go na pewno. Przyjaciele, proszę Was. Ja Was proszę. Zawołajcie do Jezusa. To Wy Go potrzebujecie. To Wy Go potrzebujecie. To Wy potrzebujecie Jezusa.
bez względu na to, jakie masz teraz poglądy w tym temacie. Potrzebujesz Jezusa, bo wszystko poza Jezusem to śmierć. Bo wszystko poza Jezusem to śmierć. Jezus to prawda, Jezus to życie. Dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj do Jezusa ze swojego serca, a On ci na pewno odpowie. Jeżeli zrobisz to szczerze, całe twoje życie ulegnie zmianie, bo Pan Panów i Król Królów zamieszka w twoim wnętrzu. I tego wam życzę, przyjaciele. I chcę się z wami spotkać w niebie. I o to się modlę w imieniu Jezusa. Ojcze, ja ci dziękuję za tych ludzi. Ja ci dziękuję za to, że spotkam się z nimi w niebie. Amen.